30 grudnia roku pańskiego 1168. Nigdy nie byłem wojownikiem. W zasadzie to jedyne, na czym się znam, to ścinanie drzew. Nasza osada od zawsze utrzymywała się ze sprzedaży drewna. Jesteśmy sporą grupą i ledwo wiążemy koniec z końcem. Sytuacja pogorszyła się jeszcze bardziej, gdy z woli naszego króla, Henryka II, okoliczne ziemie zostały oddane pod władzę Lorda Fastora. Jedyne, o co dba Lord Fastor, to on sam i bardzo szybko się o tym przekonaliśmy. Zaczęło się podwyższanie podatków, a gdy skończyły się nam pieniądze, zaczął zabierać naszą żywność. Jego ludzie, którzy mieli za zadanie chronić tę ziemię, stali się niczym więcej jak zwykłymi bandytami grabiącymi wszystko na swojej drodze. Jako jedyny w wiosce potrafię posługiwać się pismem, dlatego pełnię tu rolę przywódcy. Nie mogę dłużej patrzeć, jak Fastor morduje moich ludzi, dlatego zdecydowałem się zniecić bunt. Moja rebelia zacznie się w mieścinie o nazwie Frotsam. To tam sprzedajemy nasze drewno. W mieście znajduje się cała masa skradzionej żywności, która może uratować moją wioskę. Pomimo iż Frotsam nie jest silnie broniony, to sami nie damy sobie rady w tej walce. Osada Brejkon zadeklarowała swoją pomoc i czekają na znak do ataku. Nasz posterunek na zachodzie nie daje znaków życia. Powinienem to sprawdzić. Witajcie w kampanii Multiplayer w Age of Empires 2. Oto nasze zadania. Trzeba zniszczyć ratusz we Frotsam, by przejąć kontrolę nad miastem oraz odeskortować Lutela do wioski Brejkon, by zyskać ich pomoc. No i oczywiście ja nie mogę zginąć. Ja jestem tutaj, to jestem ja właśnie. A ja wcielam się w obrońców Frotsam, choć jak kliknie się na mnie, to widzi się inny nick. Zapomniałem zmienić sobie nick na Frotsam. Taki tam mały fail. Mam nadzieję, że nie będzie was to gryzło mocno w oczy. Pewnie nie. Oho, już lecą do mnie bandyci atakować mnie, ale się wycofaniłem i zrobiłem sobie palisadę. I przez chwilę będę miał spokój. A tutaj z bandytami też mam już jakieś zadymy. To straszne. Pamiętasz, jak tam kiedyś ustawiłem takie jednostki do przejęcia, prawda? W scenariuszu tam. No wiem. Daleko zniszczy. Już ich nie ma do przejęcia. Tam zapomnij o nich. A co się im stało? No, grunt, że zapomnij o nich. Nieważne, co się stało, nie idź w tamtą stronę po prostu. Okej. To jest Bóg mapy, prawda? Była pierwsza mapa stworzona przeze mnie w Age'u, więc jeszcze doskonała taka nie jest. Kolejne będą lepsze. Ale pod względem skryptowym. Ale jeżeli ktoś nie zna się za bardzo na Age of Empires, a szczególnie na edytorze, to musimy wam powiedzieć, że tutaj naprawdę bardzo wiele wspaniałych rzeczy się można zrobić, więc... No tu można zrealizować wszystko to, czego nie mogliśmy zrealizować w twierdzy, bo twierdza nas ograniczała pod względem właśnie edytora w twierdzy. Na przykład musieliśmy sobie wszystko robić w postprodukcji, typu, że wytrzymaj tam ileś czasu i wtedy wygrasz, prawda? Albo zniszcz to i ty wtedy dopiero wygrasz. Takie rzeczy. A tutaj mogę zrobić wszystko, mogę nawet zrobić misję, w której Luther będzie tylko jedną jednostką się przemieszczał pomiędzy budynkami i będzie musiał się ją przekradać po prostu. Też taka opcja istnieje. Dokładnie. Co ja tu potrzebuję? Food? No mam, to zrobię kilku milicjantów. Muszę zacząć robić jakieś wojsko, bo... Not enough food, dobra. Okay, chyba troszkę wyrżnęliśmy tych bandytów, bo ataki się skończyły. To znaczy wyrżnęliśmy? No bo mnie też atakowali, ja nie mam z bandytami sojuszu, no halo, to są bandyci. Nie będę się z jakimiś bandytami dowodzonymi przez jakiegoś tam Estara z Brejkon. Ach, te fabuły. Tutaj jak widzicie jest właśnie Brejkon, do którego trzeba się dostać. Tu będziemy musieli zniszczyć ratusz. I wtedy ostateczne zwycięstwo nastąpi po zniszczeniu ratusza pana Frixu, czyli niedźwiedzia, jakby ktoś nie wiedział. I czemu mój nick czytasz? O, jest Estar z Brejkon. Gdzie? Może go zabije. Atakuje mnie. No. Bardzo odważny. No. Hardkorowiec. Chyba go zabije. Nie, został go w spokoju, człowieku. To jest mój kolega. No niezbyt. To jestem bandyta. Oj tam. To, że z Brejkon, to wiesz. Jak mogę powiedzieć, Trynkiewicz z Polski.
Dobra, panowie, my będziemy sobie szli. Muszę zaznaczyć. Zabijcie go, kurde! Frajer. Muszę zaznaczyć przede wszystkim Nutella osobno. Komunikat. Słucham? Powinieneś zesłać teraz komunikat, że chyba zabiłem Estara, ale pewności nie mam, czy go zrobiłem w ostateczności. Nie widziałem niestety, chyba że przegapiłem. No to najwyraźniej zapomniałem o tym skrypcie. To możecie trochę pomęczę armią moją. Okej, okay, to dawaj. Czekaj, muszę sobie zrobić Man at Arms. Bo nie będę się milicją bił z tobą, nie? Jak jakiś wieśniak, co ja jestem tobą, żeby się milicją bić? Co ja w Dark Age'u siedzę? O Jezu, czemu owce ze mną idą? Nie, owce do tyłu. Może upgrade'uję sobie jeszcze atak tych ludzi? No czemu nie? Owieczki kochane, wy idźcie sobie. Naprawdę nie musicie brać udziału w bitwie. Ty też, owieczko, idź tam sobie do tyłu, pięknie, wspaniale. Dobra, my idziemy dalej do przodu. Ciśniemy. Yo. Krzyki są prawie jak w Carze. No. Tu się zgadzam. Zrobimy sobie więcej miniki. Mam Man at Armsów. Już ich robię i za chwilę zostaniesz zniszczony przez wojowników z Frotsem. Może zdążę dojść na dół, ale nie wiadomo w sumie, jak tam mój Lutel żyje. Muszę go pilnować, żeby mi czasem nie zginął. Jak tam mamy iść? Aha, tędy, dobra. Może powiedzmy trochę więcej na temat tej fabuły, Niedźwiedziu, czy nie możemy za bardzo? Co chcesz wiedzieć? Znaczy nie ja, tylko nasi widzowie. Ogólnie fabuła jest umiejscowiona w średniowieczu, jak już zauważyliście, ale na pewno nie jest to taka fabuła, jak była w Twierdzy HD. W Twierdzy HD to była po prostu taka luźna... Nie wiem, jakieś takie... No, było luźne powiązanie to z historią, takie bardzo luźne. Tam były te wyprawy krzyżowe, ale później, jak sami pamiętacie, były te połączone królestwa i tak dalej, to już była fikcja totalna. Tutaj będę się bardziej skupiał na historii, czyli będę przedstawiał przynajmniej niektóre wydarzenia historyczne z takim dodatkiem... Jej, zanim zaatakujemy miasto, musisz odciąć je od żywności. Zniszcz ratusz w podgrodzie, rozpoczniemy atak. O nie, Mr. Freaks mnie atakuje. Podgrodziu, nieważne. Podgrodziu. Dobra. Tak, więc trzeba cisnąć do poniszczy. Góry. Myślisz, że dasz radę zniszczyć ten ratusz? Tak od razu? No myślę, że tak. Ja myślę, że ja tam będę go bronił jak... Czym ty mnie tam atakujesz? A ty, frajerze. Longbow Nenów mnie od tyłu wziąłeś. Muszę armię zrobić. U mnie pierwsza misja, jak widzicie, no to ona nie jest jakoś szczególnie trudna. Nie zakładam tutaj mojego zwycięstwa, no bo jednak lewak będzie miał tutaj znaczące siły, jak przyłączy do siebie Breakon. Taka miała być pierwsza misja, tylko wam pokazać, czego się można spodziewać. Będzie dużo nawiązań do historii. Już zresztą we wstępie oczywiście, że tam było wspomniane, że władcą Anglii jest teraz Henryk II i tak naprawdę było tam bodajże Henryk II Plan Gallet, czy jakoś taką się nazywał. Zresztą tutaj też ciekawostka, bo ten król Anglii, co teraz rządzi obecnie, rządził równocześnie potem ze swoim synem. Było dwóch królów równocześnie. Był Henryk Młody, tak zwany. Henryk Młody Król. Rządził równocześnie ze swoim synem. Też tutaj historia jest to powiązana ze świętym Tomaszem Becketem z Canterbury, który też w tej kampanii wystąpi. Jak ktoś nie wie, kim był święty Tomasz Becket, to też niech sobie poczyta. Są różne książki o tym. A to już trochę armii zrobiłem. Co ten bandyta tu chce? Trzeba go zabić. A pamiętasz, co miałeś na północy? No wiem, muszę tam cisnąć, tylko że tutaj na razie z bandytą jakimś bije, ale zostawmy go w spokoju, on zginął w końcu. Ja zrobiłem już spore wojsko i chyba cię ile ścisnąć. Mnie? A nie, siebie. Czemu nie? Zostawmy w spokoju. Ja z moim celem. Not enough food. Niedobrze. O Jezu, tutaj ludzie. Już tam cisną w ciebie. Ogólnie, ty mówisz, że tutaj jakieś rebelie robisz, a chcesz zniszczyć wioskę, która zaopatruje Frotsam w żywność. Co oni ci zrobili, przepraszam bardzo? Co oni ci zrobili? Nie wiem, ale potrzebuję pomocy, więc wiesz... Frajer. No co? Niczym lewak. Ja lewak. Ja? Haha, ale cię wziąłem teraz. Ups. Ups. Dosyć duża armia tam trafiła. Tylko, że i tak nie mam ci jak zniszczyć ratusza, bo przecież ci wieśniacy w tym ratuszu... A, tam jest wejście, wytypy. Nie. Jest wejście? Dobrze, że wzię? Nie.
Ty nie jesteś... Aha, widziałem tam wejście, czy nie? Gdzie wejście? Na górze. Nie wiem, o czym ty mówisz. Myślałem, że się tutaj zamurowałeś. Nie wiem, o czym ty mówisz. O kurde. No i lipa. No jak zwykle, no. Może ci zabiję chociaż tego. Co? Wieśniaków chcesz zabijać? Tak. Czy ja mam tam wrócić moją armią? Czy ja mam tam wrócić? Nie masz armii. Mam armię. No, widzisz, robił się. No to żeż armia. No i co ty chcesz? Ci młyn. O, nie. Tak. Ale z ciebie więcej hamy. Wojska, więcej wojska. Potrzeba więcej wojska, mój panie. Nie ta gra. Za mało drewna, mój panie. Czym by tu cię jeszcze pocisnąć? Mam jakieś stajnie? Mam, dałem sobie, fajnie. Sprzedamy trochę kamienia, kupimy więcej drewna i zrobimy więcej łuczników. Jezus Maria! Co? Co? Gdzie ty tutaj robisz? Co ty tutaj robisz? Atakuję. Widzę, że Lutera tutaj też wysłałeś. Nie szkoda ci go? Ja go zabiję. Nawet będę go fokusował, taki będę. Spróbuj. Próbuję. No i co robię? W ogóle, czy to jest przejście? Jest przejście, dobra. Sio. Nie pozwalam ci tutaj przychodzić. Okej, okay, się wrócę do siebie i za chwilę tam wrócę. W twoim miejscu bym postawił więcej koszar. Koszarów. Twoja armia jeszcze u mnie jest, nie? Nie, nie. Czyli tak. Tak. Kureczki do mnie. Aaaa! Cześć, Lutel. Siema. Panie on. Tak, chwila. Bo mogłem go bardziej wyróżnić. No mogłeś, mogłeś. Bo i ja się troszkę gubię w tym, kto jest Lutelem, a kto nie jest. Lutel to ten taki drwal, taki typowy. Chodźcie, owieczki. Trzeba się wrócić. Chyba, że mnichów nie mogę robić, to bym tego twojego Lutela przyciągnął na swoją stronę. To byłby troll. No tak bardzo. Po prostu troll. Gdzie ty idziesz, owieczko? Chodź tu do środka. Lutelu, ty... Idź sobie do środka. O, jeszcze jeden, jeszcze tu. Więcej wojska, więcej wojsk. Not enough wood. To niedobrze. Trzeba kupić wooda. Ach. Słodka ta gra, naprawdę. No. Ale chyba... O! Co? Nie, tam zabłąkany wojownik. Bo cię wieśniakami rozwalę. Ostał go w spokoju. Zbłąkany wojownik. No. Nawet nie wiem, co on tam robił. Ale bohatersko. Jesteś gotowy na to, by znowu przyjąć ode mnie uderzenie na twarz? Nie. Teoretycznie nie. Znaczy, to idę cię ścisnąć. Nie teoretycznie, tylko nie, po prostu nie jestem. Już masz szczęście, bo mnie bandyci tutaj męczą jeszcze jacyś. Mhm. Ja się znowu zabarykaduję. Będę potrzebował czegoś większego na zniszczenie tego ratusza nam. Co ja mam? Mam drewno. Trochę go pobiłeś, jakby nie patrzeć. Leciutko. Tutaj. Mam dużo żywności. Cieszę się. Ale mało drewna. Ja nie mam żywności. Smutne. No, tak troszkę. Masz o co walczyć. Walcz o żarcie. Aha, w sumie. Ile tu się ich robi? Ten się leczy. Wy weźcie się za owieczki. Dobra, na razie mi się nie wbijesz do środka. Co? Ach, a nie, myślę, z której strony by cię tutaj zaatakować, żeby było efektownie, jak to mówi nasz kolega Solar. Z żadnej? To byłoby nudne. Nie. Ja zamierzam cię zniszczyć. Nie widzę w tym nic nudnego. Dobra, ty chodź, kobieto, może mi się przydasz tutaj bardziej. Ja widzę ciebie. Widzisz mnie? Gdzie niby? Widzę ciebie, że ty jesteś nudny w sensie. Aha. Ach. Z własnej mapy nie znam. Chciałem przejść w miejscu, w którym nie da się przejść.
Może to nie ty ją robiłeś, co? Tylko udajesz. Tak, ściągnąłem ją z internetu, tak jak całą kampanię. W twierdzy? Tak. Wydało się. Znowu nie mam drewna, no. Trzeba sprzedać to żarcie, kupić drewno jak człowiek, a nie... No, a trzeba trochę wzmocnić moich villagersów, bo może tylko nimi będę mógł cię zaatakować niedługo. W sumie nie brzmi to głupio. No. Takie są taktyki, jak no Solar mówił. Są. Kiedyś tam Solar opowiadał, że Polacy ścisnęli kiedyś kogoś samimi villagerami ulepszonymi. Dokładnie. Dobra. Ile ja bym potrzebował ludzi? Ile to ma hitpointsów? O Jezu, tak z 20 luda bym potrzebował pewnie. 60... 20? Ja bym dał ci, bym powiedział z 50. Myślisz? Aha, no bo ty tam jeszcze ciśniesz na mnie pewnie ciągle, atakujesz mnie i w ogóle. Mhm. Co mam patrzeć, jak ty mnie zabijasz? No hello, no. Wybacz, ale nie. Czemu ty zawsze jesteś tym złym? Czemu my zawsze ze sobą walczymy? Czemu nie może być nie, tak jak w Szlaku Krzyżowca? No właśnie w Szlaku Krzyżowca byliśmy razem. No dlaczego już tak nie może być? Czemu teraz musisz ze mną się bić? Bo widzowie tego pragną. Widzowie chcą patrzeć, jak prawica masakruje lewicę. Nieprawda. Widzowie chcą obserwować twoją śmierć. Nie, ja się z tym nie zgodzę. O Jezu, mam przeciąg chyba. Co to? A czemu ty masz w ogóle lepsze jednostki ode mnie? Też jest nie fair, jak zwykle robisz pod siebie całą mapę. No właśnie, pod siebie robisz całą mapę. Ja jestem miastem, ty jesteś wioską. Tylko, że nie za bardzo mamy się jak przebić, to jest smutne. No, tak troszkę. Zniszczyłeś wieżę na północy? Chyba nie. No jeszcze nie. To jest smutne. Ja muszę armię zrobić. A ja cię zniszczę w międzyczasie, okej? Co, mnie? Czy wieży? Ciebie. Mnie. No, tak spróbować możesz, wiesz, ja ci nie bronię. To twierdzisz naprawdę, że się obronisz? No wiesz, mogę robić tylko tych milicjantów śmiesznych, więc nie wiem, ale... Może by się no, udało. No ja sobie nie dałem jakiejś wielkiej ilości gotówki na start, więc ja w sumie mam dużo żywności, ale nie mam w ogóle hajsów i w tym jest problem. A hajsy nie są potrzebne. W moim przypadku są. Chyba, że... Hach! Haha! Konnica cię zniszczy. O, masz Archera. No, jeszcze mi się jeden ostał. Dobra, widzisz, że to nie ma sensu, bo to trochę ich jest. Chyba, że będę mikrował. No, chyba nie. Jakie target jest tu kro... Kurde. Oni mają minimalny ten. Co? Bo oni jak stoisz się za blisko, to nie mogą rzucać tymi uczniami. Realistycznie. Z beka. Jeden. Nie smutek, nie żal. Uciekać, skończyło. Uciekać, panowie, Boże. Do drzew! Schowajcie się między drzewami. Potem cię zabuduje zaraz. Trzeba posiłki tutaj przytegować. Jezus. To nie Jezus, to tylko ja. Haha, mam cię. Masz ty cholerę. Zaraz zrobię ich więcej, mam hajsy. Znaczy w sumie foody, bo tutaj bardziej chodzi o foody. A ja nie ogarniam mojej ekonomii i się robi smutno. Bardzo smutno. Może tak? Może trochę tego? Może... Ile ty masz tych żołnierzy? Co to ma kurde być? To są ostatni. Aha. Chowałaś ci. Czuj się wyrżnięty. Nie czuję się wyrżnięty. Czuj się zerżnięty. Dzięki. Marzyłem o tym, prawda? To jest moje największe marzenie. Ja wiem. Ja ty jesteś właśnie z tych. Z jakich tych, przepraszam? Ty z tych, a ja z Katowic. Ależ suchar. Że sucho, że aż pranie mi wyschło. Zawiało bzykiem, że no. Tak powiem. Ach, bzyku. Czy ktoś jeszcze pamięta tego człowieka? Ja pamiętam. Był kiedyś taki bzyk. Taki tam bzyku. On jeszcze żyje, jakby ktoś się pytał. Ano, żyje. Ostatnio ożył. Co ja mogę tu jeszcze zrobić? Zniszczysz ten ratusz. No muszę wpierw armię zrobić. Której nie masz. No nie. A co smutne.
A ja nie mam, w sumie nie mam nic. No, hajsy się skończyły. Jest wielki smutek. Czas wielkiego smutku. Ano. Bo ja tak sobie rzucałem, czytałem, że ho, mam tutaj tylko więcej. I na co mi ten food, jak ja nie mam ani hajsów, a teraz ani drewna, bo nie zacząłem go wydobywać nawet. Boże, co za smutek i żal. Ha, bo ja sobie w ogóle sobie w technologiach wyłączyłem mil, znaczy nie mil, tylko Lumber Camp. Aha, to jest w ogóle smutek. Wyłączyłeś? A nie wiem, bo stwierdziłem, że będzie realistycznie. Mhm. Jak nie będę wydobywał drewna. I teraz oni by musieli latać do tego ratusza. Nie. Boże, tak sobie smutek. Wymyśliłeś, no co chcesz. Nie mam czasem zaćmienia na mózgu, naprawdę. Szczególnie ostatnio, nie? Robić te 13 Man-at-Armsów, to będzie dobre, 15 Man-at-Armsów. Jakby ktoś pytał, wszystko. Dlaczego nie przechodzę do kolejnej epoki, to dlatego, że niedźwiedź tak sobie wymyślił, że on będzie wyższy epoce ode mnie, a ja nie będę mógł przechodzić do następnej. Bardzo smutne. Takie tam utrudnienie, nie? Żeby pokazać, że niedźwiedź jest lepszy w każdej grze. No dokładnie. Dyn, 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 dyn. No ty jesteś biedną wioską i robimy to jak w kampanii twierdzy, czyli powoli będziesz dostawał nowe technologie. Prawda? No okej. Okay. Aha, jeszcze mam ciebie, kolego. W następnej misji będziesz mógł sobie robić... Co będziesz mógł robić w następnej misji? Niech ja sobie przypomnę. To samo na przykład, prawda? To tak bardzo, bardzo jak w twierdzy. No bardzo. A w trzeciej misji będziesz mógł już przejść do Feudal Age'a. Dziękuję bardzo. Jesteś wspaniały. Ja będę miał Imperial. No super, zobaczymy jak tam sobie poradzę. No na pewno jakoś sobie poradzisz. Ja w to nie wątpię. Im trudniej masz, tym lepiej. Ej, jak tu się człowiek dostał? Jest tu inne przejście? Tyfy, bandyta się do mnie dostał. Może się jakoś przebił. On się bije, co bym zniszczył mur, nie? Gdzie? Nie powiem. U góry? On z góry przyszedł. Może przez między drzewami przeszedł jakoś, nie wiem. No gin w końcu, no. Trzeba cię jakoś pomęczyć czymś. Czemu mnie? A kogo, jak nie mam innego celu? No... bandytów mam zabijać? Nie wiem, możesz sobie zminimalizować grę i poczytać coś w internetach. Mhm. Czekaj, no to są drzewa same, to jak on mógł przejść? Nie, tu jest przejście. Co tu się dzieje? Oni wycięli drzewa wszystkie, lol. O! Tak długo gramy, że oni tutaj wszystkie drzewa wycięli. To smutne. No. Lol, beka. Tego to ty się nie spodziewałeś. No niezbyt, ale oni nie mogą robić Town Center, więc oni w zasadzie mają tylko kilku tych. Moi wieśniacy biją ci mury. Jak się z tym czujesz? Wspaniale. Zniszczą. Nie miałeś nic lepszego do wysłania? Mam i właśnie idzie. Tylko, że ci wieśniacy tak stali bezczynni i miałem ich gdzie wysłać, a nie chce mi się strzyniać drewna. Aha. Jezus Maria! Co? Boże, to był... Ej, to jest już surprise, tego się nie spodziewałem. Podziękuj. Skoro wycięli, to mogłem się spodziewać tego, że... Właśnie, podziękuj im, że wycięli. Ty rób mi więcej domków. Wyciąć ich. No Jezu, jeszcze tego nie zniszczymy. Prawie, byłeś blisko. Muszę uważać. Chwila. Tam by się wyciąłeś, ja pójdę spać, co u tych bandytów się dzieje, bo to jest podejrzane. Tu nie ma na co patrzeć. Zniszczymy ci outposta i domki. Nie. Proszę stąd wyjść. Znaczy ty nie, ty chodź. Ty postaw sobie nowy domek. Smutek, zniszczę ten domek. A ja postawiłem bicie sobie dwa inne w innym miejscu. Tak, to jest też dobre, nie? Podpalanie budynków mieczami. Ej, no czy ten villager jest w ręki i to podpala? To jest dopiero moc. No nie. Skautujemy. Ja bym postawił milion tych baraków na twoim miejscu. No ale to mi nic tak nie daje, bo... Scouting, którędy ty do mnie przyszedłeś? Co tu się dzieje u tych bandytów? No nic takiego. Ty rzeczywiście, oni się tu wydzieli... Jezus Maria. Ja musiał tam palisadę zaraz zrobić. No jest ta wieża, piękna. Chodź owieczku. Smutna wieża. Ano. O, owieczki.
O, wiesz, że wieża ma to do siebie, nie? Że nie może strzelać w obiekty, które znajdują się zaraz pod nią. Aha. No, dosyć, chyba się upgrade'a zrobi dosyć takiego. Smutne. O! Poddali się. Ciekawe. Nie powiesz, że nie. No, zdeka. Ty chyba dostałeś 1000 golda. Tak, dostałem. A to smutne, bo... Smutne. Ej, smutne, oni nie mieli się poddawać. Co za głupie czopy. Skrypt nie zadziałał, oni się poddali. Teraz, Jezus Maria, robić armię. Boże. Nie, owce, ty nie. Za co, jak ja nie mam nic? Spermanów? Nie, nie stać. Nie mów, nie wykorzystaj tego słowa, okej? Okay? Nie ma części. Są spermani. Co zrobisz? Sam jesteś tak się spermanem. Nazywają. Ach. Tyn, 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 tyn. Ta muzyczka jest super. Co oni takiego super? Nie wiem, mi się podoba. Znowu ty żeś przyraz? Znowu ja. Znowu ci ich wyrżnę, chyba że staniesz do walki. Ale fokusujesz ten ratusz, no fokusujesz. Ale i tak to nie zniszczy, ma za dużo końców. Awać, zniszczyć ich. Trzeba kończyć już to. No i smutek jest, no i jest smutek i żal, no i jest wielki smutek i żal. Co, już nie masz żadnej armii? 4 z tych menetarmsów w sumie. To dużo, co chcesz. No dużo, no to teraz trzeba przykładać obronę. No, skoro ty nie potrafisz wygrać, mimo że jesteś w wyższej epoce, to już nie moja wina. No daję ci fory, jeszcze ci bandyci mnie atakowali. Myślisz, że gdzie cała ta armia bandytów się podziała, co? Że ja tam dałem im milion milicji, myślisz, że co, gdzie oni są? Nie wiem. Nie. Już nie moja sprawa. No i mi się fudy skończyły. Smutne. No, smutne. Jak tam idzie niszczenie? Jeszcze nawet poniżej 1000 nie jest. Ach, ale niszczą. To najlepiej. Oj. Doskonale, to na pewno wpłynie na morale wroga. Weź tych ludzi, to niewiele, ale zawsze coś. Ale przecież jeszcze nie... Zniszczyłeś. Już nie mogłem patrzeć na to, jak to niszczysz. Rozumiem, okej. Okay. No. To dziękuję za pomoc. No i tak było, to była przegrana sprawa, ten ratusz. Mm-hmm. Zostaw moje budynki. Nie. Ludzie do ucieczki, uciekać ludzie. Robić armię. Tak. Milion men at armsów nie stać nas. Co my mamy? Mamy trochę hajsów, mogę kupić żarcie. O, to brzmi słodko. Za żarcie mogę zrobić men at armsów. Też brzmi słodko. Tylko że na samymi men at armsami, kurde, nie wyrżnę twoich łuczników, jeżeli będziesz nie mikrował, co jest też smutne. A teraz ci podpowiedziałem, żeby mikrować łucznikami, to już w ogóle smutniejsze. No. Bardzo smutne. Tutaj masz teraz mega... A, o Jezus Maria. No idzie. No idę. Gdzie jest moja pozostała armia? Tutaj, cisną. Co to wszystko? Może ten tarn nie ogarnia, co się dzieje. Chodźcie panowie, jeszcze wy. Wtedy villager sami będziesz tutaj mnie atakował? Wtedy chcesz. No, mam wybór. No, nie wiem czy masz. Widzicie tego tu. Wyrżnąć, Jezus. Boże, ile ty masz tych wieżyczek? Ile ty masz tej armii? Mam. Ostatnie rezerwy. Przebiło się, Jezus Maria. Chrystus, Panie. Idziemy niszczyć ten ratusz. Niszczyć, zabijać to wszystko. Niszczyć te tarany! Czy oni biegną? Za gunwo. Niszczyć! Kochane tarany, dacie radę, wierzę w was. Dobra, ja robię jeszcze więcej tych moich kochanych milicjantów. Co? Nie. Beczka. Kurde. No nic. Zaraz tam podeślę większą armię. Gotowałem na ciebie ostatni bastion po prostu obrony. Już się wszystko skończyło i ostatni z ostatnich. Dawać fudy. Czekam. No.
aż trochę poczekasz. Ile tam tego życia zostało temu? 400. No to już niewiele. Ale pali się. No widzę, że się pali. Jeżeli ktoś się pyta, dlaczego tego nie naprawiam, albo uznałem, że to byłoby nieuczciwe, gdybym naprawiał swoje budynki. Jedną z zasad tej misji jest to, że nie mogę naprawiać moich budynków. To i tak wszystko jest nieuczciwe od początku, bo tu jestem postawiony nie w złej sytuacji. Nieprawda, jest dwóch na jednego. Boty. To co? Boty to boty. Coś kacz, taka armia wystarczy. Podejrzewam, że nie, więc jeszcze troszkę sobie... Uda ci zniszczyć twoje miasto w sumie. Do mnie idziesz? Do mnie idziesz? Do cię zniszczyć. No to dawaj, cwaniaczku. No idę. No ja poczekam. A z której strony idziesz, jeszcze powiedz. A, i to zrobisz kółeczko i zniszczysz ratusz. Ja nic nie wiem na ten temat. Szukamy Lutela. Lutel się skitrał. I tak go złapię. Nie ma opcji, żeby... No ty. Wadę, myślisz, że twoi... ci mogą się równać z moimi zbrojnymi? No nie wiem, więc czekam, aż tu przyjdą, żeby się przekonać. O ile oni chcą przyjść. Gdzie oni są? No widzisz, boją się mnie. Już nie gra. A tu! Jezus Maria! No dawaj, cwaniaczku. Smutek i żal. Smutek i żal. Weźcie to, wyrżnijcie. Ostatnich 5 robię. Walczcie, nie uciekajcie. Trzymać szyk, frajerzy. Jeśli daję fory, możesz Lutela zabić. A wiesz co, a zrobię to. Ale będziesz miał teraz ząk po prostu. Tylko ciekawe, czym go zabijesz. Mam jeszcze 8 jednostek. W tym dwóch villagerów. To zobaczymy, co ci z tego wyjdzie. Idziemy, panowie, do przodu. Szkoda, że ten Lutel nie idzie równo z nimi, tylko tak trochę się ociąga. Chcesz to tak epicko zakończyć? Tak. Co mnie atakowało z północy? Z północy? To nie ja. Czy zależy, o której północy mówisz? No. Jest tylko jedna północ, nie wiem, czy wiesz. To był taki sucharek w stylu bzyka. Ach, bzyku. Ci łucznicy. Mówię, że masz tylko 8 jednostek. To jest 8 jednostek. To jest 8 jednostek. Smutek, żal, Boże. Nie ma fuda, nie ma hajsów, nie ma nic. Jest jeden zbrojny. Brońcie. Mam nadzieję, że rzeczywiście się tam nie odbudowywałeś. Nie mam czym się odbudować, bo nie mam kamienia, a nie mam hajsu, żeby go kupić. Aha. No to dobrze. Byłem taki model, że sobie nie dałem na całej mapie. You shall not pass. Boi się, że Lutel załatwia ci ze strzelaniem. You shall not pass, do tyłu, frajerze. You shall not... not you. Nie wyszło. Chociaż ty masz trochę tych wieżyczek, więc nie wiem, czy to się uda. Ci wyrzynę po kolei tych ludzi. Jeden. Drugi. Chyba nie. Nie! To co za frajer? Ruda picza. No i cóż, czyżby się udało, czyżby w końcu, po tylu latach cierpienia? No chyba cokolwiek, tak. Cokolwiek. Ha! Smutek. Udało nam się osiągnąć niemożliwe. Grupka zwykłych drwalib zdołała pokonać zorganizowane wojsko. Zwycięstwo we Frotsam to początek końca rządów Lorda Fastora.